dzisiejszym programie Dom Kultury w Kotlinie działa pełną parą. Realizowaliśmy wiele bardzo ważnych, fajnych pomysłów i wiele projektów. Serce na nakrętki stanęło przy ulicy Franciszkańskiej w Jarocinie. Często mieszkańcy zgłaszają problem, że nie mają gdzie tych nakrętek składować. Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła w działalności Domu Kultury w Kotlinie. W ubiegłym roku odbyło się wiele wydarzeń. Niektóre były organizowane w reżimie sanitarnym i miały zmienioną formułę. Mamy teraz szczególny czas, czas pandemii. Jeżeli powiem, że w roku 2019 zrealizowaliśmy 103 wydarzenia artystyczne, warsztaty i koncerty, no to trudno te cyfry powtórzyć w roku 2020, ale oczywiście realizowaliśmy wiele bardzo ważnych, fajnych pomysłów i wiele projektów, między innymi Kultura, Dom Kultury plus inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury. W takim projekcie naszym, czyli Bank Pomysłów Społeczności Gminy Kotlin, realizowaliśmy projekty razem z mieszkańcami Magnuszewic, Wilczy, Woli Książęcej, Racendowa, Wyszek, Kotlina, jak również sztandarowa, można powiedzieć, sztandarowe wydarzenie, które promujemy od wielu lat, a mianowicie Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020, który odbył się w roku ubiegłym. Wybrane wydarzenia były transmitowane w internecie, dlatego trafiły do wielu odbiorców poza granicami kraju. Tych transmisji od jesieni dokonaliśmy rzeczywiście kilkadziesiąt. Ostatnie wydarzenia to koncert bożonarodzeniowy, a następne są przed nami koncerty, bo już koncert, który będzie szykowany z okazji walentynek w lutym, a w marcu koncert zatytułowany Lata 20, Lata 30, który będzie pewną niespodzianką. Chcielibyśmy na tych koncertach gościć oczywiście mieszkańców gminy Kotlin, nie tylko, ale jest to na razie jeszcze niemożliwe. Natomiast festiwal akordeonowy transmitowaliśmy w całości. Było to 13 wydarzeń artystycznych, koncertów, które odbywały się dzięki wielkim wkładom, można powiedzieć, finansowym i pomocy między innymi Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Gminy i oczywiście Starostwa Powiatowego, które od wielu lat też jest z nami przy organizacji tego festiwalu. W tym roku ponownie jest planowany 26. Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych. Festiwal rzeczywiście został powołany za sprawą, można powiedzieć, zespołów akordeonowych, dlatego że w tym roku obchodzimy 35-lecie zespołów akordeonowych Kotyn i jubileusz, który mam nadzieję odbędzie się na jesień. Przy tych zespołach zgromadziła się grupa ludzi pasjonatów muzyki akordeonowej. Na początku byli to rodzice niepublicznej szkoły muzycznej. Później oczywiście czasy się zmieniają, Polska się zmienia, powołaliśmy stowarzyszenie akordeonowe festiwalu, a od 6 lat festiwal akordeonowy organizuje Dom Kultury w Kotlinie. Myślę, że jest to bardzo właściwe miejsce profesjonalne do tego, żeby ten festiwal organizować. W tym roku przygotowujemy już 26. Festiwal Akordeonowy. Mam nadzieję, że będą rozpisane projekty Ministerstwa Kultury, projekt Kultura Interwencje, w którym myślę, że będziemy brać udział, jeżeli tylko nam się uda napisać odpowiednio dobry projekt. Natomiast przygotowujemy się do festiwalu normalnie, jeżeli nawet te projekty nie będą rozpisane, to festiwal również organizujemy sami od wielu lat, a przy organizacji tego festiwalu pomaga nam i Urząd Gminy, i Starostwo Powiatowe wkładami finansowymi, jak również wielu sponsorów. Dzięki temu ten festiwal może w takiej formie zaistnieć. Z działalności Domu Kultury zadowolona jest starosta Lidia Czechak, bo Starostwo Powiatowe w Jarocinie przekazuje pieniądze na działalność placówki. Bardzo się cieszymy, że od wielu lat możemy wspierać bardzo dobry Dom Kultury w Kotlinie ze względu na to, że organizowany jest tam co roku Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy. Jest on znany nie tylko tutaj w granicach naszego powiatu, województwa, ale kraju, a nawet świata ze względu na swoją innowacyjność i ze względu na to, że ściąga naprawdę artystów o bardzo wysokim poziomie muzycznym, jeżeli chodzi o właśnie ten instrument. Także cieszymy się, że możemy od wielu lat wspólnie z Ministerstwem Kultury ten festiwal organizować. Gratulujemy serdecznie panu dyrektorowi, bo to jego zasługa, to on zaraża pasją młodzież oraz ściąga do siebie tutaj tych wszystkich artystów, także cieszę się, że od wielu lat wspieramy ten festiwal. Serce na nakrętki stanęło przy ulicy Franciszkańskiej w Jarocinie. Zakup został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek są przeznaczane na leczenie chorych dzieci. Pomysł mieliśmy dlatego, ponieważ wiadomo, do naszych szkół akurat tych dwóch, obok których stoi serce, uczęszcza dużo młodzieży. Obok jest również kościół, gdzie mieszkańcy przychodzą na mszę.
Często mieszkańcy zgłaszają problem, że nie mają gdzie tych nakrętek składować. A wiadomo, że dzisiaj działa mnóstwo fundacji i firma, która te nakrętki od nas odbiera, z recyklingu pieniądze uzyskane przeznacza właśnie na fundację, która pomaga chorym dzieciom. Pieniądze już trafiły dla mieszkanki Witaszyc, także cieszę się, że mieszkańcy, że tak powiem, szturmem udali się do tego serca. Myśleliśmy, że serce zapełni się gdzieś do końca listopada, a ono już w połowie listopada było dwa razy opróżniane. Obsługą serca zajęli się uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych numer 1 w Jarocinie. Tutaj faktycznie objęliśmy nadzorem aktualnie to serduszko. Nasz taki klub wolontariacki nadzoruje w momencie, kiedy serduszko zapełnia się nakrętkami. Wtedy młodzież opróżnia, kontaktujemy się z rodziną właśnie dziewczynki, na potrzeby której, rehabilitację której zbierane są pieniążki i wtedy te nakrętki młodzież przekazuje. Serce jest regularnie opróżniane.